Tajemnica tych rozdziałów. Kabareciarz, polityk, piosenkarz, w której roli pan się czuje lepiej? W każdej po trosze, dlatego że próbowałem już tylu rzeczy w życiu. Myślę, że są fajne doświadczenia. Człowiek jest bogatszy o coś tam zawsze. Więc, ale tak naprawdę najlepiej czuję się oczywiście w kabarecie na estradzie. Czemu? Dlatego, że to, że przez całe lata mogłem, miałem okazję i zaszczyt dawania ludziom trochę rozrywki, uśmiechu, poczucia tego, że nie jest w kraju tak źle. Jak ja mówię o tamtych czasach dosyć podrawych Polski Ludowej tak zwanej. Więc w tamtych czasach byliśmy na wagę złota, tak myślę. A potem był taki okres wspaniały, kiedy w czasie Solidarności wydawało nam się wszystkim z kabaretem to 60, że tworzymy nową Polskę i tę cząsteczkę swoją na estradzie dokładamy do tej nowej Polski. Dużo tych profesji jest w pana książce? Dużo tych refleksji na temat tych profesji? No bardzo dużo, tak. To jest książka, która jest trochę myląca, bo jeżeli czytelnik widzi słowo kabaret, to myśli, że tam będzie bardzo śmiesznie, a tak śmiesznie tam nie jest w książce. Przed chwilą to nieprawda do końca. No właśnie, więc jest różnie. Jest wiele pytań o sens tego wszystkiego, o sens życia, o kim jesteśmy, po co jesteśmy, co chcemy w życiu osiągnąć. A w ogóle książka sama jako taka jest trudna, autobiograficzna książka jest trudna, bo jest to spotkanie z samym sobą, więc trudne spotkanie, bo jeżeli się nie powiesz szczerze sobie w twarz, kim byłeś, co zrobiłeś, czy kogoś może skrzywdziłeś, czy ktoś cię skrzywdził, czy kochałeś, czy byłeś kochany, to nie ma sensu pisać takiej książki, jeżeli się nie odpowie na takie pytania, bo tak po wierzchu przejechać się po swoim życiu, to żadna sztuka. No, albo się pisze, albo nie. Ja napisałem książkę szczerą, bardzo szczerą, tak jak wydawnictwo Pruszyński nawet określił ją odważną. To są minusy pisania książki autobiograficznej, a jakie są, tak. Co jest fajnego, jakie są plusy pisania tego dla pana? Plusy są takie, że zostawię tę książkę moim dzieciom, bo tak naprawdę to pisałem ją trochę dla nich, bo one miały pamiątkę po ojcu. Ale trochę też dlatego, że pomyślałem sobie, że przy okazji moich dziejów, spotkań z wieloma wspaniałymi ludźmi, pokażę również historię polskiej rozrywki. Więc to jest taki ślad skromny, że tam przewinąłem się przez najwspanialszych ludzi, którzy tworzyli tę rozrywkę w Polsce przez tyle lat. A czy jest pan z tej książki zadowolony, czy z perspektywy czasu napisałby ją pan inaczej? Trochę inaczej. To myślę, że to jest normalne, że człowiek czyta sobie, Jezu, co ja napisałem, czy mogłem to inaczej, mogłem to usunąć, to tutaj dodać coś, więc na pewno tak, ale generalnie jestem zadowolony, tak. A nadal myśli pan o sobie jako o starzejącym się facecie, tak. Który nie znalazł odpowiedzi? Tak myślę, niestety, tak. Nic się nie zmieniło? Nie. No patrząc na panią trochę tak. Ile czasu pisał pan książkę? Rok. Mniej więcej rok. Bez niczyjej pomocy? Nie, no ja nie zniósłbym kogoś, kto by sterczał koło mnie i coś mi poprawiał czy dodawał. To jest w ogóle nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Ja mam tylko pytanie, to będzie taka pana wewnętrzna potrzeba, czy ktoś pana nakłonił do tego, aby napisać książkę? Wydawnictwo Pruszyński zwróciło się do mnie w ogóle z takim pytaniem, czy nie napisał. Ja powiedziałem, no ale piszą wszyscy, to po co jeszcze ja? No ale oni powiedzieli, no ale niech pan spróbuje. I potem jak, ja nie czytałem książek kolegów, więc nie wiem jak piszą, ale potem właśnie w Pruszyńskim zobaczono, że to jest książka bardzo szczera i inaczej pisana niż te dotychczasowe. No więc powiedzieli, no nie, musi pan to napisać koniecznie, skoro pan tak to zaczął, to już niech pan to pisze. No i potem pisałem.